Przeczytaliśmy takie ogłoszenie w gazecie. Pragniesz szczęśliwego małżeństwa? Napisz do nas. Załącz znaczek pocztowy. Wenus, Milanówek, tysiące ofert na żądanie. Ciekawa propozycja, rzekł poeta Rosłanek. Fascynująca. Przyznał Zyzio. Szczęście w małżeństwie jest bardzo przyjemne, powiedziała baronowa Sołowiejczyk. No zapewne spokój, cisza, stabilizacja, ciepłe przekąski. Napisz tam. Będziemy przychodzili do was na kolację, rzekł Bezpalczyk. Bo ja wiem. Nie wiem, czy wypada. Co ci szkodzi napisać? Potem się będziesz zastanawiał. Rosłanek napisał od ręki. Wrzuciliśmy list do skrzynki i czekaliśmy, co z tego wyniknie. Odpowiedź nadeszła po tygodniu. Wenus wyrażała nadzieję, że poeta Rosłanek znajdzie szczęście w małżeństwie i załączyła szereg ofert z fotografiami panienek. Przestudiowaliśmy materiały dokładnie. Pośpiech odpada. Krok jest poważny i wymaga zastanowienia i rozwagi. Trzeba wszystko przeanalizować. Mnie się podoba sytuowana z Ołtarzewa, powiedział Zyzio. Jej dobrze z oczu patrzy. Zawiedziona też nie jest zła. Owszem, niczego sobie jest też marzycielka z Ząbkowskiej. Ale nie masz willi z ogródkiem. Marzycielka odpada. No faktycznie. A co myślicie o uczciwej? No, sympatyczna. Sytuowana jest najlepsza. Decydujesz się? Chyba tak. Ale jeszcze sobie spokojnie przemyślę w domu. Zabrał oferty i poszedł sobie. Nie zatrzymywaliśmy go. W końcu decyzja bardzo poważna. Nazajutrz poeta Rosłanek przyszedł do Kokosa z rozbitą głową i ręką na temblaku. No i co? Spytaliśmy. Załatwione. Nie. Żona się nie zgadza. W ogóle z tym szczęściem w małżeństwie to jakaś lipa. Tylko przykrości. Nic więcej. Nic.